Witajcie. Dzisiaj temat oświetlenia do akwarium mojego, które posiadam. To jest lampeczka zrobiona na dioda Power LED. Ma już ponad rok czasu. Tak jak ktoś już się zna, pewnie zauważył, że nie jest zasilana nie jest zasilana prądowo, tylko jest napięciowo, bo ma zastosowane tutaj też resystory. Więc uprzedzam od razu wszystkie komentarze na temat, czy tak nie wolno zasilać tych diod. Rok czasu działa, nic się z tym nie dzieje, nie grzeje się. Ponad rok czasu. Świecone po 10 godzin dziennie. Mam jeszcze jedną starą lampkę, która już od roku czasu nie jest używana, bo zmieniłem zbiorniczek. Tamta działała 2 lata, w ten sam sposób połączenia były zrobione. I też żadna dioda się nie spaliła. Oczywiście ta metoda może skrócić żywotność tych diod, ale czy mi tam zależy, czy na zasilaniu prądowym będą działać 5 lat, a na zasilaniu napięciowym będą działać powiedzmy 3 lata. A że miałem zasilacz, to nie będę, wtedy nie chciałem się wprowadzać w zbędne koszta. Bo drivery wtedy były jeszcze drogie. Tu mam 10-amperowy, który używam. Jest od takiej ładowarki do pakietów. Można tym nawet naładować ten akumulator samochodowy. Po prostu oryginalna mi się od tego spaliła. Kupiłem wtedy tamten mocniejszy i tak używam do oświetlenia. Jak potrzebuję coś naładować, to po prostu odłączam. I tak. Lampeczkę mam zamontowaną w pokrywie. Tak trochę przerobioną mam pokrywę, a z tej strony jest zrobione dodatkowe chłodzenie. To są C-owniczki, 3 sztuki. Moja pomocnica. Tu jest dodatkowo wentylacja. Tu takie śmieszne na sztukę zrobione haczyki. Rok temu i do tej pory tak to wisi. Udało mi się nawet tym gwoździem, który jest w środku zagięty, urywać kabel i musiałem rozbierać. I to z dwóch stron. Wszystko działa na takim oto sobie ściemniaczu. Właśnie dlatego jest wszystko zrobione na takim zasilaczu napięciowym, nieprądowym, żebym mógł sobie to sterować. W tej chwili lampka świeci. Na mocy 10%. I teraz weźmiemy sobie 100%. No, na szczęście to nie świeci w tą stronę, tylko w tamtą. Dlatego nie widać, ale jest. No daje. I z powrotem to 10% zmniejszamy. I tak. Lampka grzeje się to maksymalnie w takie ciepłe dni 42 stopni. Ja będę tą lampkę teraz przerabiał. O, inaczej, jeszcze jedno powiem. Ten sposób to był najtańszy, tak mi się wydaje, że to był najtańszy, najprostszy sposób na tamte czasy zrobienia takiej lampki. Jeżeli ktoś już posiadał jakiś konkretny zasilacz, to znaczy konkretny, na to wystarczyłby chyba 4-amperowy nawet, czy 3 nawet, nie, 3 by był za małe, 4-amperowy powinien już nawet wystarczyć na 12, żeby zasilić taką lampeczkę. To jest na akwarium 112 litrów, ula jest długości 70 cm. Nagrane jak to robiłem, jak znajdę materiał, to wrzucę tak pokrótce, tak w przyspieszeniu, bez tam mojego chyba zbędnego gadania lub zgadania, jak to wszystko wycinałem w tej pokrywie i to montowałem. Ogólnie chcę tą lampkę przerobić jeszcze na mocniejszą niż jest teraz i zostawić to samo sterowanie, bo nie chciałem nic więcej kupywać, tylko jeszcze nie wiem.
Będę kombinował już inaczej z tym połączeniem, zrobić to, pamiętajcie, prawidłowo. Choć nie wiem po co, no ale już to zrobię, powiedzmy, przy użyciu stabilizatora napięcia liniowego. Właśnie takich potworków na trzech tym razem nóżkach. I do tego prawdopodobnie pójdą inne rezystory. Jeszcze muszę to policzyć dokładnie, czy się na pewno nie pomyliłem, żeby nie było jaj. W tym wypadku przy użyciu tu jest rezystor 8,2 ohma. Tu są wszystkie diody, są Epistara na 45 mil. Jakoś tak to się mówi. Tak więc z tymi diodami nie było najmniejszego problemu. Ta moja pierwsza lampka, która chodziła 2 lata na zbiorniczku, była zrobiona na zwykłych, najtańszych chińskich diodach i też się żadna nie spaliła. Nie ja zjadwice. Komentarze z stylu, że nie wolno zasilać prądowo, bo od razu szlak trafi ci diody. Znaczy napięciowo, przepraszam. To jest najlepszy przykład, że nie zawsze się tak dzieje, a po rzadko się tak dzieje i wszystko działa. Prawdopodobnie teraz już są jakieś sposoby zasilania lepszego, to jakieś drivery, nie drivery, bo to wszystko na pewno poszło w dół ceny, bo kiedyś to były kosmiczne, te 3 lata temu ja robiłem pierwszą lampkę, to naprawdę nie wychodziło to wcale tanio. W sumie teraz już jak będę to przerabiał, to już też ta lampka nie wyjdzie tanio. Bo znowu z rzeczy to kupiłem dodatkowe LEDy. Co to było? Stabilizatory. I nowe resystory. Tak więc, o i jeszcze od razu nową pleksę. Od razu wyjaśnię przy okazji, jakie ja tu błędy, a po co tu jest wkurzające w tym wszystkim. Na pewno to jest wkurzające klejenie tego koło. Już wam mówię dlaczego. A no mianowicie, ja już ją mam tutaj połamaną, bo już ją odklejałem przez to, że właśnie uszkodziłem tymi tutaj moimi sprytnymi gwoździami, wieszaczkami, uszkodziłem kable i musiałem to szarpać, odklejać. Pierwszy sposób, jaki miałem zrobić, to było zrobione, to było to sklejone na silikon. Niestety ta opcja nie wydała, bo od temperatury, bo jedna tabeleczka się grzeje i się powiedzmy rozciąga, a czy pleksa też pracuje, odkleiło się, po prostu porobiły się tu gdzie balony, zaczęło wszystko się odklejać, zaczęła wilgoć mi wchodzić do środka, tu pod spodem były normalnie kropelki wody. Więc stwierdziłem, że trzeba to jednak przykręcić. Dałem tu silikon i przykręciłem. Gdzieniegdzie dałem klej na gorąco, teraz tutaj na bokach. I niby wszystko pięknie, ładnie, ale zaczęło mi to szczelać na śrubach. Tu się porobiły balony. I musiałem, tym razem mam już nową pleksę zamówioną. Tym razem spróbuję to rozwiązać jeszcze inaczej. Mianowicie w tych miejscach spróbuję zrobić fasolki, żeby to miało jakiś tam swój ruch wszędzie na nowej. I już nie będę dawał żadnych klei, żadnych silikonów, bo cokolwiek przypadkiem by się stało lub będzie jakaś modyfikacja, oderwać tą pleksę od tego silikonu czy kleju może się skończyć połamaniem w tych wypadkach. Ja spróbuję tutaj taką zwykłą uszczeleczkę do drzwi w tych miejscach przykleić po prostu i na to przykręcić pleksę. Może trochę gęściej, a pozostawię to jak jest. Zobaczymy jak to się będzie sprawować, czy to będzie szczelne, czy nieszczelne. Nie oczywiście te dziurki, które mam, są naprawdę przydatne, bo nawet cokolwiek, że tak powiem, jakaś wilgoć
wejdzie do środka, to tymi otworami wyparuje nadmiar wilgoci, bo jednak tu jest ciepło i wszystko ucieknie. Ta beleczka w tej chwili ma moc 42, a będę, no tak, to co mówię, no 42, a będę ją przerabiał na 54. Miało być na 58, ale zrobimy na 54 i zobaczymy, jak mocno się wtedy będzie grzała. Jeżeli będzie się grzała, a po nawet od razu zapobiegawczo, od razu zamontuję, tak jak już mówiłem, tylko gdzie ja to walnąłem? Chwila, momento. Dobra, mam. Zapobiegawczo kupiłem 3 ciche wentylatorki na 12, 0,06 A popływ prądu. Tak więc już ta lampka nie będzie taka tania, jak się policzy od samego początku, co było w nią włożone. Nie licząc, że popsułem nową pokrywę, bo pokrywa chyba miała 3 miesiące bodajże. Tak więc to jest najtańszy sposób, moim zdaniem, jaki można wykonać taką lampkę, a przynajmniej można było wykonać kiedyś, jeżeli się chce mieć jeszcze jakiś ciemniacz, taki prosty, lub się ma zasilacz, bo jeżeli macie wszystko kupywać, nie macie nic, łącznie z zasilaczem, to podejrzewam, że łatwiej będzie na driverze, mniej lutowania i bawienia się, tyle, że nie będziecie mogli sterować tym światłem, chociaż podejrzewam, że pewnie już można kupić jakieś drivery, które są sterowane i nie będzie z tym większego kłopotu. No a w tym miejscu oryginalnie tutaj jest taka pokrywka. Ja tam pokrywkę okleił, tam jest to wszystkie te mocowania, kable, ten zasilacze. Ta cała elektronika to zasilania świetlówek. Tam po prostu to tym trimmerem to wszystko tutaj wyciąłem wokół. Ten plastik tam od spodu. I to jest przyklejone na klej termoprzewodzący do tamtej beleczki. Ona jest gdzieś taka tutaj szeroka, akurat idzie i to ładnie dodatkowo odprowadza ciepło i w miarę estetycznie to wygląda. To ja się biorę za rozkręcanie tego i rozbieranie i będziemy przerabiać na mocniejszą z użyciem stabilizatorów. Zobaczymy. Czy był sens to używać, czy nie. To znaczy na pewno poprzedłuży żywotność na pewno naszych LEDów, ale to są dodatkowe koszta, więc to co tu mam, to było najprostsze, najtańsze, że tak powiem, na tamte czasy z wykorzystaniem, że tak powiem, różnych rzeczy, które już się posiadało w domu, czyli na przykład zasilacza to posiadałem. Posiadałem również te celowniki już po pierwszą lampkę miałem właśnie zrobioną na takich celownikach. Więc miałem oczywiście kupiony większy zapas, bo za przesyłkę się płaciło jeden koszt, to od razu to kupiłem więcej. Powiedziałem, że w przyszłości na pewno będę robił jeszcze jedną. I w końcu to się udało. Po 2 latach wtedy, a ta lampka już ma rok i działa. Więc zaczynamy rozbiórkę. Wygląda po zdemontowaniu. Tu są naklejone te celowniczki. Tu jest to wycięte. Można by było nawet to
wyciąć praktycznie na płasko. Spokojnie. Ale mam tak zrobione, nie inaczej. Więc rozklejamy reflekse. Teraz Wam pokażę, jak działa ten ściemniacz napięciowy. Dzieciaki łobuzują. No, ja wyłączymy. Mam nadzieję, że to widać. I mamy 10%. Trzymam ręką, będzie skakać. 20% napięcie. 30%, jakie jest napięcie. Można tego używać do regulacji napięcia, jak ktoś potrzebuje niższe. Tylko nie, to, nie, nie jest precyzyjne, tak jak widać. Nie da jak tu ustawić tyle, ile się chce. 40%, 50, tak, nacisnąłem 50, a, trzymaj się, 50%, 60, 8, nie, 70%, 80%, 90% i 100%. Ewentualnie flash, myganie. Włączamy z powrotem na 10 i wyłączam. O, 11:20 na 3 diodach plus rezystor. Za rezystorem mamy napięcie rzędu 8,9, więc tak to wygląda. Więc w tej chwili lampka na tak naprawdę nie świeci mocą 100% i nikt nie świeciła. A kiedyś nie miałem tego przyrządu, więc nie mogłem tego zmierzyć. Ale to nic. I tak ją przerabiam. Zabieram się za czyszczenie tego silikonu. Ściąganie tych wszystkich diod, rozlutowywanie. Trochę przy tym robot będzie. Niestety.
Beleczka pomału idzie w dobrym kierunku. Już łączę tutaj plusiki ze sobą. Tu już mamy kolejny rząd. I tu już lecą następne. Nawet schludnie to w miarę wyszło. Zastanawiałem się, jak ja to wszystko tutaj pomieszczę. Ale jednak jakoś się udało. Oczywiście ja bym zastosował, ale przez to, że już miałem zasilacz, nie chciałem tego już kupywać. Inny zasilacz to by było całkiem inaczej. Na pewno ja bym miał na 24, to bym nie musiał montować na 3, tylko już na 6 i 1. A tak wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że to ma jakiś sens, ta zmiana. Na pewno bym się w to nie bawił, gdybym nie to, że to okładałem więcej światła, więcej diod do tej beleczki i postanowiłem zobaczyć, jak to wygląda. Powiedzmy, postanowiłem spróbować zrobić to w miarę poprawnie, tak się powinno mniej więcej zasilać takie diody. Niby to jest w miarę poprawny sposób, jeśli chodzi o sterowanie jeszcze nimi. Ale już zauważyłem po mierzeniu, że na pewno sprawność tej beleczki będzie większa. Bo jak wcześniej pokazywałem, diody gdzieś pobierała dioda 0,320 mA. Tak to przyjmuję? No. A napięcie było coś tam ponad 11. No. To przyjmuję ponad 11, a po to 12 prawie to chodziło, ale nie było 12. Bynajmniej. Więc sprawność belki była mniejsza. Po prostu diody mniejszym światłem świeciły. A teraz po zmierzeniu już, powiedzmy, podłączonych już tutaj łańcuchów, wyszło mi, że jeszcze napięcie jest ponad 12, tam 12 z małym tam groszem, więc spadków za dużych nie ma. Tam chyba 12, jeżeli chodzi o topływ prądu, tak? A prąd na diodach jest 0,330. Czyli ciutkę większy. No i zapomniałem, jak to się nazywa. Te stabilizatory, czy jak to tam. Napięcie za stabilizatorem. Jak lampka była po staremu zrobiona, czyli w sposób ekonomiczny. Za resystorem. Tak to przemówię? Czy nie? No, ale zostałem. Napięcie wynosiło 8,90 tam z czymś. 9,02. W tej chwili na diody napięcie, na 3 diody napięcie idzie 9,15, czyli jest wyższe. Mamy wyższe napięcie i wyższy prąd, co jest skierowany na diody, niż to było wcześniej, czyli belka na pewno będzie mocniej świecić, niż to było z początku i na pewno będzie się mocniej grzała. Tak, ale cały czas się zastanawiam, czy był w ogóle sens wkładania tego i kupywania, wpędzania się w koszta, a nie lepiej trzeba było zostawić tak, jak było zrobione po staremu. W końcu rok czasu działała, było dobrze. No ale zobaczymy, jak teraz będzie. I jeszcze dużo pracy przede mną. No, bardzo jest przydatna, dobra lutownica.
Ja się bawię takim czymś i moim zdaniem ono jest 60, ta 60. I ona moim zdaniem jest i tak już za duża na taką zabawę. Brakuje regulacji temperatury, strasznie mocno się grzeje. Nawet po palcach parzy. No ale co, robimy tym co mamy. I tyle. Lecimy dalej. Wiesz, teraz otworki w pleksie. To robiłem więcej w profilu. Bo teraz będzie szła uszczelka. I zobaczymy, jak to się będzie spisywać. Wyszła niezła choinka. Ale o dziwo wszystko działa. Z niczym nie było problemu. Już się męczę nad tym półtora prawie dnia. No, powiedzmy, to chodzi 14 godzina dnia następnego, a robię 10 godzin. Oczywiście tam wiadomo, z przerwami. Wczoraj to samo prawie od rana, więc roboty przy tym jest, co nie miara. I zobaczymy, jak się będzie mocno grzała. Lampeczka została praktycznie ukończona. Nie było łatwo. Tak więc tu mamy uszczelkę, zobaczymy jak się będzie spisywać. Tu leciutko tylko dotyka, ale dotyka na bokach. Tu przylutowałem już kable na stałe, bez dawania końcówki, tylko tu jest spięty zasilacz. I tak oto se to działa. Tak jest 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nie wiem, czy wy to widzicie. Czy to widać w telefonie? Isto zmiany. Czy są w ogóle jakieś? To znaczy widać, że jest jaśniej, ale czy widać to stopniowo? 50. Isto. Tu mamy przyklejony na klej czujnik temperatury. Ja sobie odpalę lampkę i będzie sobie tak stała. Tylko ją obrócę, żeby nie dawała po oczach. Postawię sobie na czymś, żeby wisiała trochę w powietrzu. I będziemy testować temperaturę. Beleczka. 54 W. Czas świecenia 5 godzin. Akwarium 112 litrów. Długość beleczki 70 cm. Temperatura otoczenia 21 stopni. Temperatura beleczki bez dodatkowego chłodzenia 47,3 stopnia. I tak to teraz się obrazuje na chwilę teraźniejszą. Grzeje się i to mocniej, jak widać. Temperatura wody w akwarium to jest coś koło 27 stopni. Ale wystarczy przejść koło akwarium. Tak jak widzieliście wcześniej, czujnik temperatury zamontowałem od środka, żeby nie było wpływu z zewnątrz na niego. Wystarczy, że tak powiem, rękę położyć. Pomachać, podmuchać i już temperatura automatycznie pomalutku leci w dół. Tak skacze sobie. I na tą temperaturę pomieszczenia powiedzmy, że to jeszcze daje radę, choć 47 stopni to już
trochę dużo, ale tragedii jeszcze nie ma. A teraz wam pokażę, jak mocno obniża temperaturę taki se oto wiatraczek. Padziewny po padziewny, ale jest. Wyłączyłem światło, żeby nie odbijało mi się. Tak wygląda akwarium w tej chwili. Tak świeci, żeby nie odbijało mi, żebym się nie odbijał od akwarium i dlatego trochę tu ciemno. One są 0,06 A. Są tak słabe, że wystarczy, że je obrócę inaczej i zmieniają swoją prędkość obrotową, ale są cichutkie i cienkie. Nie myślałem, że będą tak słabe, ale one wystarczą. Wystarczy w sumie nawet chyba jeden. Tylko lepiej jak jest więcej, bo lepiej rozprowadzają ten, że tak powiem, chłód. Chwila, muszę podłączyć. Jedną ręką nie dam rady. Przy tej mocy belki w pokrywie schowanej, która jest, no, widać, już się mocniej grzeje. W starej wersji słabsze i to było 42 stopnie maksymalnie i to w ciepłe dni, w pomieszczeniu było w powiedzmy około 25-6 stopni. Tak więc teraz mamy 21, jak temperatura by wzrosła to takich 20 paru stopni, 5, 6 czy 7 nawet, to na pewno by takie chłodzenie już nie wystarczyło. Ale jak widać, te celowniki, które są wystawione poza pokrywę, w tym miejscu, gdzie tutaj jest oryginalna taka zaślepka, bardzo dużo już dają. Bo ja pytam, beleczka była bez tego, w ogóle schowana w pokrywie, to ładny piekarnik by tam był. Ja bym chciał popsuć mocniej pokrywę, spokojnie by tu jeszcze weszły z dwa celowniki, bo ta peleczka jest szersza, to by było jeszcze lepsze oddawanie ciepła. O, widzicie, temperatura spada mimo tego, że wentylatorki chodzą tu, ale gdzieś tu już po bokach lekko nawiewają. Teraz się właśnie skacze, ja macham ręką. I teraz wam pokażę, ile daje jeden. Powiedzmy, umieszczę jego tu. Czujnik jest przylutowany gdzieś po środku, od spodu. Damy jeden wiatraczek, który naprawdę nie jest szybki. I jest słabiutki, centymetr wysokości. Na razie wszystko jest na sztukę podłączone. Mówię, to jest takie zabezpieczenie na cieplejsze dni. I chwila przerwy, zobaczymy, jak mocno będzie schładzał jeden umieszczony z tej strony. Jak widać, temperatura pomału spada. Ta strona jest chłodniejsza. Czujnik jest po środku, czyli w tym miejscu jest 45, a ta strona już jest ciepła, mocniej niż tamta. Ze względu na to, że tutaj dmucha i rozprowadza się na boki, ale tu ma dużą drogę do pokonania, więc tutaj na pewno będzie dużo wyższa temperatura. I właśnie dlatego trzeba zastosować, mimo tego, że jeden dałby radę obniżyć temperaturę, to takiej, co powiedzmy jest bezpieczna, czy lubią diody i ich świecenie będzie działało na dłużej, w jakieś gorące dni, żeby obniżyć, bo takie 45 stopni to mi się wydaje, że normalnie można już było chyba zostawić na samym radiatorze, ale można to śmiało obniżyć. Po to są trzy potrzebne, albo nawet przynajmniej dwa, żeby rozmieścić te chłodzenie, żeby nie było tylko punktowe, a działało prawie jednakowo na całą powierzchnię tego radiatora. Ewentualnie, łapostość, coś, żeby, jeżeli są ciepłe dni, muchało na całość tej beleczki i to wystarczy. Ale żeby muchało na całość, albo przynajmniej na większą część. Patrzcie, ile jeden daje już
Jeden daje już, no jeden daje, no wyłączył się, odłączyłem. Aj, walnąłem ręką i się odłączył. Mówiłem, że wszystko na sztukę, dobra. Robimy jeden po środku, ten będzie najwięcej dawał teraz. Jeden na środku najwięcej chłodzi, bo ma równe powierzchnie dmuchania w tą i w tą stronę, a tymi kanałami wiadomo, że idzie trochę tego powietrza. I dwa, ten czujnik akurat jest pod nim, od strony wewnętrznej, więc nie ma żadnego problemu. Ja już to przerabiałem, patrzałem i powiedzmy trzy sztuki ułożone w ten sposób, nawet wystarczyłyby dwie, tylko ja chcę, żeby lepiej to ciepło było, ten chłodne powietrze było lepiej rozprowadzane po całej belce. I pewnie będę miał to podłączone cały czas. Mi to tam nie przeszkadza w ogóle. Obniżają temperaturę aż do 36-5 stopni. Widzicie, jak zaczyna szybko lecieć, a ten jest w ogóle wyłączony. Teraz sobie małą pauzę. Zostawię 3 włączone. Zobaczycie, jak dużo spadnie temperatura. Dobra, jesteśmy z powrotem. Podłączyłem właśnie trzeci. Już leci se w dół, już jest 41,5. Tak więc tej mocy beleczka zamknięta pod pokrywą, bez żadnego chłodzenia, bez nawet takich cowniczków. To jest jeden wielki niewypał. Piekarnik, chyba że ktoś po prostu obniży jej moc. Bo na przykład ja tam teraz na 90% to ta belka już się nie będzie grzała do tych stopni, to nie będzie potrzeba w ogóle chłodzenia. Po pierwsze. Tak więc jak ktoś nie chce wentylatorków, a chciał mieć większą moc, to na cieplejsze dni po prostu zmniejszyć o 10, no 10% myślę, że wystarczy, może 20 max i automatycznie ta temperatura spadnie. Ale myślę, że 10 wystarczy, bo 10% to już jest naprawdę dużo. O, leci se w dół. Tak więc 54 się grzeje już dosyć konkretnie, ale tragedii nie ma. Po staremu było 40, 54, 42, dobrze pamiętam. Nie było problemu w ogóle z grzaniem, same pasywne chłodzenie wystarczyło. I a to roślinki, dzisiaj mają dopiero pierwszy dzień te zakupione. Pierwszy dzień świecenia. W ogóle tu akwarium zostało trochę przerobione. Całe to podwórze ściągałem, przesuwałem roślinki, tylko kryptokoryna została w tym miejscu. To jest nowa, to jest nowe, to jest nowe, to jest nowe. To było tu rozsiane, gdzieś posadzone. Wyrwałem, powsadzałem. Głupie ryby mi to wyrywają. I to, jo, i tam jeszcze jest nowa roślinka. Tak więc dzisiaj mają pierwszy dzień świecenia, takiego ciągłego. I już zaczyna tutaj se bąbelkować. Robią się bąbelki. Mam nadzieję, że o ta nowa też puszcza, że jednak nie zmarzły za mocno i nie zgniją i będzie wszystko dobrze. Ja tych najważniejsze, że się wyprostowały w stronę światła, bo przez 2 dni po posadzeniu i w ogóle nie miały światła praktycznie, bo robiłem lampkę. Te też już się prostują do góry. Najchętniej to bym się pospył tego cholerstwa, tych mieczyków. Bo mi dewastują wszystko. A zwłaszcza, że to, powiedzmy, to nie był mój wymysł, te rybki, tylko żona przywiozła od mojego taty, bo miał pełno, bo stwierdzili, że mam puste akwarium. Bo ja nie to kupiłem żadnych rybek. Miałem tylko te, co mi zostały ze starego zbiorniczka, czyli neonki, bocja, która gdzieś tu jest. Miałem 2 sztuki, ale po przeprowadzce
Niestety jedna stwierdziła, że zachoruje sobie na łospę i trochę mi się obsada zmniejszyła. Jeszcze gdzieś tu się chowają kieski. I jeszcze przywiozła mi żona zbiorników niebieskich 11 sztuk. I to takich konkretnych. Tego co tu widzicie, to jest w tej chwili największy jaki jest w tym akwarium. 5 sztuk zostawiłem. Te największe po prostu wywiozłem do sklepu, bo mi tu straszną ruinę od razu zrobiły. Nie chciałem właśnie żadnej takiej obsady, bo chciałem sobie wpierw zrobić to akwarium, żeby ładnie wszystko było zarośnięte, a później chciałem coś kombinować z jakimś zarybianiem. Ale oczywiście nikt się mnie nie słuchał i wyszło jak wyszło. I teraz szklepo mi wyrywają, ale jak się wkurzę, to naprawdę się ich pozbędę. Tylko co ja powiem, jak tata przyjedzie i się spyta, gdzie są jego rybki. Te co mi dał. Zdechły. No chyba tyle. Dziękuję za uwagę. O, leci na to lodu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.